Kandydatura prezesa Tomasiaka na Człowieka Roku? Wniosek o powołanie komisji doraźnej? Dla mnie to jest wierudne kłamstwo po prostu. Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim? Są potworne straty w ludziach. Mam haka na raka. W ciągu tego marszu mamy zachęcić społeczność lokalną do badań. Półkolonie w PMDK. W przygotowaniu jest wielki bal karnawałowy. Magdalena Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od dobrej wiadomości dla mieszkańców spółdzielni. Prezes Jacek Tomasiak został nominowany do plebiscytu na Człowieka Roku powiatu lubartowskiego. Plebiscyt został ogłoszony przez tygodnik Wspólnota i potrwa do 6 marca. Do plebiscytu nominowanych zostało 12 osób. Pod zdjęciem Tomasiaka czytamy: radny dwóch kadencji, prezes spółdzielni mieszkaniowej, członek Rady Unii Spółdzielców RP. W minionym roku zakończył proces termomodernizacji blokowisk w powiecie lubartowskim, wartej około 20 milionów złotych. Także w 2013 roku pozyskał dla spółdzielni rekordową kwotę 9 milionów złotych z funduszy europejskich. Inicjował szereg konsultacji społecznych, a także przedkładał projekty uchwał, m.in. przeciw budowie sortowni w Lubartowie. Pod jego rządami spółdzielnia z bankruta stała się jednym z lepiej prosperujących podmiotów w Lubartowie. Aby zagłosować na prezesa naszej spółdzielni, należy kupić gazetę i wypełnić kupon lub wysłać SMS na numer 72 051 o treści wsp.lubartów.9. Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 z VAT. Z jednego telefonu można głosować nieograniczoną ilość razy. Plebiscyt trwa do 6 marca. Do tego też dnia można wysyłać kupony lub wysyłać wiadomości SMS. Radni Jan Ściseł oraz Jerzy Tracz razem z pozostałymi 9 radnymi opozycji podpisali się pod wnioskiem o powołanie komisji doraźnej do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Komisja ta miałaby się zająć uporządkowaniem nazw ulic, placów oraz wznoszeniem pomników w mieście. Inicjatywa została zignorowana przez przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa. Nigdy jeszcze w historii samorządu lubartowskiego nie doszło do tak rażącej ignorancji uprawnień, jakie przysługują radnym. Statut Lubartowa, a dokładnie paragraf 50, mówi, że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić m.in. grupa co najmniej 3 radnych. Z tego też uprawnienia skorzystało nie 3, a aż 11 radnych, czyli większość naszych przedstawicieli w Radzie Miasta. Stało się tak, ponieważ inicjatywa uchwałodawcza została poparta przez wszystkich radnych opozycyjnych oraz radnych Jana Ścisła i Jerzego Tracza ze Wspólnoty Lubartowskiej, a więc klubu koalicyjnego. Radni już 24 stycznia składają w Urzędzie Miasta projekt uchwały z prośbą, aby znalazł się on na najbliższej sesji. My, niżej podpisani radni Rady Miasta Lubartów, wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miasta Lubartów następującego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Czytamy we wniosku, pod którym podpisało się 11 radnych. W związku z faktem, że w Lubartowie nie ma szczegółowych przepisów regulujących kwestie nadawania nazw ulicom i placom oraz procedury dotyczącej wnioskowania w sprawie wznoszenia, umieszczania lub likwidacji pomników i tablic pamiątkowych, proponuje się powołanie komisji doraźnej do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Podstawowym celem komisji będzie stworzenie warunków do uporządkowanego i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic, placów, innych terenowych obiektów oraz wznoszenia pomników w naszym mieście. W skład komisji wchodzą radni Rady Miasta. Do udziału w pracach komisji mogą być zapraszani przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Lubartowa. W proponowanej uchwale powołuje się skład oraz określa zadania komisji. To fragment uzasadnienia do uchwały przedłożonej przez 11 radnych. Radni zaproponowali zatem uchwałę, która uporządkowałaby chaos panujący w Lubartowie. Wydawało się, że uchwała zostanie wprowadzona pod obrady, a w naszym mieście zapanuje ład i porządek. Stało się jednak inaczej. Przewodniczący Czop nie umieścił w porządku obrad na sesję, którą zwołał na 11 lutego omawianego projektu uchwały. Umieścił natomiast inną uchwałę, której projekt wpłynął do Urzędu Miasta dopiero 31 stycznia, czyli tydzień po tym, jak swój projekt przedłożyła większość radnych miejskich. Uchwała ta to inicjatywa społeczna w sprawie budowy pomnika w centrum miasta. Takie postępowanie przewodniczącego Czopa wywołało sprzeciw większości radnych. Rada Miasta liczy 21 radnych. 11 radnych wystąpiło z inicjatywą uchwałodawczą, która normowałaby m.in. kwestię budowy pomnika. Czop swoimi decyzjami wywołał najprawdopodobniej kolejny spór w Lubartowie, tym razem o pomnik. Z pytaniami o to, czy nasze przypuszczenia są prawdziwe, zwróciliśmy się do przewodniczącego Czopa. Dzień dobry, czy ja rozmawiam z panem Antonim Czopem? Słucham przy telefonie. Mówi Magdalena Firle, ja dzwonię z telewizji
pana łez. Chciałabym zadać panu kilka pytań. Z tą telewizją nie rozmawiam. Niestety, przewodniczący CZOP nie miał ochoty z nami rozmawiać. Pytania, jakie chcieliśmy mu zadać, brzmią następująco. Dlaczego nie wprowadził pan pod obrady punktu, pod którym podpisała się większość radnych? Wniosek radnych wpłynął tydzień wcześniej niż drugi wniosek, który znalazł się w porządku obrad. Czy takie postępowanie jest zgodne z zasadami tworzenia prawa miejscowego? Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że postępując w ten sposób wywołuje pan w mieście niepotrzebny konflikt? Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że obecna koalicja i burmistrz nie mają czym pochwalić się, a temat pomnika to temat zastępczy? Postępowanie już mniejszości w Radzie Miasta krytykują zgodnie inicjatorzy uchwały. Podpisał się pan pod wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miasta następującego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Czym się pan kierował? Tutaj by należało jeszcze dodać i wznoszenia oraz wznoszenia pomników. Otóż kierowałem się tym, że w Lubartowie, mimo 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, nie doczekaliśmy się formalnej procedury do spraw zmiany nazw ulic, nadawania nowych nazw ulic, czy wznoszenia, a nawet likwidacji istniejących pomników. Taką procedurę uważam, że powinniśmy wprowadzić, dlatego że w wielu miastach ona funkcjonuje. Wówczas zupełnie nie tyle pomijamy, ale staramy się nie tylko te kwestie uporządkować w sposób formalno-prawny, ale przede wszystkim zasięgnąć opinii szerokiej rzeszy ludzi, mieszkańców, co o danej sprawie, istotnej z punktu widzenia interesów miasta czy żywotnych interesów mieszkańców, jest ważne. Takiej procedury nie mamy, natomiast chcę przypomnieć Państwu, że 2 lata temu uchwałą Rady Miasta 26 marca przyjęliśmy uchwałę o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji społecznych, w których jest mowa o tym, że w istotnych sprawach dla mieszkańców takie konsultacje powinny się odbyć. Czy uważa pan, że tak ważne decyzje dla naszego miasta, jak budowa pomnika, powinny być podejmowane w ten sposób, jak u nas się tutaj, w naszym mieście dzieje? Nie, zdecydowanie nie. I nie chcę tutaj rozmawiać o tym, kto jest wnioskodawcą, dlatego że nikt zdrowomyślący, znający się trochę na historii, mający szacunek i pamięć do osób walczących o naszą wolność i niepodległość, nikt nie kwestionuje, że godne uszanowanie Armii Krajowej, największej formacji wojskowej podziemnej okupowanej Polski powinno mieć miejsce. Natomiast sposób dochodzenia do tego jest absolutnie niedopuszczalny. Tak jak powiedziałem, konsultacji społecznych nie było w tym względzie, dlatego jest ten niepokój i wiele sygnałów od mieszkańców, że tę sprawę należałoby inaczej rozstrzygnąć, zupełnie w inny sposób. Tak jak powiedziałem, na podstawie uchwały o konsultacjach społecznych i na podstawie uchwały, którą miasto w trybie pilnym powinno przyjąć odnośnie powołania komisji i w tym również przyjęcia uchwały o procedurze tych spraw, o których mówimy. Czy w Lubartowie przestrzegane są reguły, które powinny charakteryzować dobrze funkcjonujący zarząd? Czy są przestrzegane reguły? Pani, gdybym ja powiedział, że jest łamane prawo, no to natychmiast niektórzy odezwaliby się, to jest prokurator, jest organ nadzoru, czyli wojewoda. No nie o to chodzi. Oprócz litery prawa jest jeszcze duch prawa. I tego ducha prawa niestety nie widzę. Dlatego, że jeśli przyjmujemy uchwały, w tym przypadku ta uchwała o konsultacjach społecznych została złamana. A więc tutaj zostało naruszone prawo. Natomiast w innych przypadkach pomija się zupełnie rolę organów ustawowych, takich jak radni, jak komisje, w kwestii stanowienia prawa. Uważam, że ten duch prawa jest łamany. Jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalny. Radni są powołani do tego, że nie tylko reprezentują siebie, ale przede wszystkim mieszkańców i w związku z tym głos ich powinien być słyszalny na każdym etapie procedowania, nie tylko na tym etapie końcowym, kiedy my musimy powiedzieć tak albo nie. Czy uważa pan, że burmistrz postąpił właściwie, przedstawiając mieszkańcom
już takie jakby fakty dokonane dotyczące właśnie pomnika? Nie, ja chcę przypomnieć, że 2 lata temu został powołany, chociaż nieformalnie, bo nie uchwałą Rady Miasta, zespół taki przygotowujący opinię dla Rady odnośnie wznoszenia pomników czy też zmiany nazw ulic. Ten zespół odbył kilka posiedzeń. Przeprowadziliśmy analizę wielu wniosków, które wpłynęły wcześniej do Rady Miasta czy do Urzędu Miasta w tej kwestii. I wystąpiliśmy nawet do instytucji czy organizacji, które były zainteresowane tym, z pytaniami, z propozycjami konkretnymi. Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, a w tym czasie pan burmistrz powołał społeczny komitet, czy zainicjował powołanie społecznego komitetu, który działał poza radą i poza tym zespołem. Ja wtedy zrezygnowałem, bo uznałem, że skoro się nas lekceważy, skoro się dokonuje, tak jak pani powiedziała, faktów dokonanych poza radą, czy poza radnymi, poza tymi ciałami, które zostały do tego powołane, no to jaka jest moja rola? Żadna. No, nie chciałem być wyłącznie osobą, która realizuje politykę pana burmistrza niezgodnie z zaleceniami rady. Czy w Lubartowie przestrzegane są reguły, które powinny charakteryzować dobrze funkcjonujący samorząd? W Lubartowie nieprzestrzegane są reguły, które charakteryzować powinny dobrze funkcjonujący samorząd. Dlaczego pan ma takie zdanie? Od pewnego czasu jesteśmy świadkami zdarzeń, które nie napawają optymistycznie, jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania samorządu. Choćby polityka personalna pana burmistrza. Ostatnio do czynienia mamy z ignorowaniem inicjatywy uchwałodawczej radnych. Większości radnych, bo 11 radnych podpisało się pod tą inicjatywą. Inicjatywy dotyczącej podjęcia uchwały i powołania właściwie komisji do spraw nazewnictwa ulic i powstawania pomników w mieście. Należy tutaj powiedzieć wyraźnie, tego typu decyzje, jak nazywanie ulic, jak również decyzja o wskazaniu miejsca i wyrażenia zgody na rodzaj pomnika, należy do wyłącznej kompetencji Rady. Więc wydaje się, że wobec faktu zignorowania tej inicjatywy, którą złożyliśmy, z którą wystąpiliśmy jeszcze w styczniu, z wyraźną prośbą, żeby znalazła się w porządku obrad w najbliższej sesji. Za kilka dni odbędzie się ta sesja, to ignorowanie ze strony pana burmistrza, ze strony pana przewodniczącego świadczy o tym, że samorząd funkcjonuje na zasadzie sobie państwa, na zasadzie reguł, które nie wynikają z obowiązującego prawa, a są regułami, które można wprowadzać wtedy, kiedy ma się prywatne gospodarstwo na przykład, prawda? To tam można te reguły wprowadzać swobodne, dowolne. Chociaż też z pominięciem prawa byłoby to nie w porządku. Tutaj wiele przykładów jest takich, kiedy pan burmistrz to prawo lekceważy. A gdyby pan zechciał podać takie najbardziej rażące te przykłady? Panie redaktor, wspomniałem o polityce kadrowej. Naprawdę warto prześledzić. Przypadków bez liku jest, zarówno ze sposobem zatrudniania, jak i ze sposobem rozstawania się z pracownikami. I nie będę w tej chwili przytaczał tych przykładów. Natomiast warto by było, żeby takie resume dotyczące właśnie tej polityki w odniesieniu do wszystkich przypadków kiedyś zrobić. Okazałoby się, że właśnie w zdecydowanej większości tych przypadków coś można zarzucić. Natomiast jak mówię, ostatnim przykładem jest przykład tego lekceważenia naszej inicjatywy uchwałodawczej. A czy pamięta pan, żeby takie sytuacje zdarzały się wcześniej? Nie pamiętam takich sytuacji. Jakakolwiek inicjatywa uchwałodawcza, jeśli była, to proszę pani, była respektowana. Rzeczywiście był taki przykład, przypominam sobie w tej chwili, że któraś uchwała była odkładana, jej termin realizacji, nawet
nawet była skarga do wojewody o bezczynność w tej sprawie, ale ta uchwała w końcu, już nie pamiętam, czy została przyjęta, ale na pewno nie była to tej rangi, co dzisiejsza sprawa. No i ta inicjatywa przede wszystkim, o której mówię, to nie była inicjatywa większości radnych. Taka jest różnica zasadnicza moim zdaniem, bo tutaj 11 radnych podpisało się pod tą decyzją, pod tą inicjatywą. Przypominam, że Rada liczy 21 radnych, więc mamy tą większość, którą z reguły pan burmistrz osiąga z kolei, jeśli mówić o normalnym funkcjonowaniu Rady na co dzień, bo rzeczywiście koalicyjna większość jest. Oznacza to również, że niektórzy koalicyjni radni są za tą inicjatywą, więc tym bardziej uważam, że jest to nie w porządku. Powiadam, był taki przykład, ale on jest daleki do porównania z tym przykładem, ponieważ tamta inicjatywa nie posiadała większości radnych. Nie posiadała większości radnych, nie większość radnych. A musimy się pogodzić z tym, że jednak sposób funkcjonowania Rady, sposób podejmowania decyzji jest określony w statucie i tam jest wyraźnie napisane, że po prostu większość decyduje o tym, co się wydarzy, co się zdarzy z inicjatywą uchwałodawczą, co się zdarzy z uchwałą czy inną decyzją Rady. Czy mogłabym poznać pana subiektywną opinię wokół zamieszania związanego z tym pomnikiem? Subiektywną. Ja bym nie chciał rozmawiać na temat celowości, bo tu naprawdę nie o to idzie. Nam nie idzie o to, żeby wdawać się w dyskusję w tej chwili, jaki pomnik, dla kogo pomnik, w jakim miejscu, co miałby symbolizować, jaki obszar tematyczny czy merytoryczny w kontekście odniesienia do historii posiadać. Nie o tym chcemy dyskutować. My chcemy dyskutować o tym, że sposób, próba zaproponowana przez pana burmistrza, jak sądzę, przez całe to gremium polityczne wokół pana burmistrza, przez przewodniczącego, przez pana radnego Kardasza i jemu podobnych, jest sposobem nie do przyjęcia. I śmiem twierdzić, jestem przekonany, że znaczna część osób, które wspierają tę inicjatywę, znaczna część osób i tu naprawdę wielki żal miałbym do burmistrza, gdyby tak było, chociaż powiadam, przekonany jestem, że większość z tych osób nie wie o tym, że ten sposób, który zaproponował burmistrz, jest sposobem, mało powiedzieć, nieeleganckim. Jest sposobem złym, jest sposobem, który w przypadku, czy w odniesieniu do organizacji, jaką jest Armia Krajowa, Światowy Związek, jest po prostu niegodny. Jest niegodny. Droga, którą ten pomnik, historia powstania tego pomnika powinna się charakteryzować, to droga, którą my zaproponowaliśmy. To droga właściwa, charakterystyczna dla normalnych samorządów, dla normalnego, dobrego postępowania. O to już pani pytała, dobrego postępowania w samorządzie. I o tym dyskutujmy. Ja powiadam, konsultacje społeczne tutaj powinny zadecydować, gdzie, co i jak. Jest wniosek Armii Krajowej. Powinien ten pomnik oczywiście powstać, ale powinien być poprzedzony procedurą wynikającą z tej naszej uchwały, cały ten proces. Pan burmistrz, powiem to wyraźnie, podobno już dzisiaj twierdzi, że spotkanie w kinie, na które zapraszała nas Armia Krajowa, że to były konsultacje społeczne. Dla mnie to jest wierudne kłamstwo po prostu. Ja dostałem zaproszenie na prezentację już istniejącej formy pomnika i tyle. I z tego, co słyszałem, to, bo nie byłem obecny na tym spotkaniu, z tego, co słyszałem od ludzi, którzy byli obecni, nie było tam żadnej próby konsultowania. Jeśli chodzi o miejsce na przykład, to też nie było próby konsultowania. Po prostu w budżecie dowiedzieliśmy się, że 150 tysięcy jest przeznaczone na remont tego placu, na którym stoimy. I w końcu wydukane zostało, że rzeczywiście w celu zrobienia miejsca dla pomnika. Chociaż pamiętam uzasadnienie choćby pana przewodniczącego przy uchwalaniu budżetu, który używał argumentów wręcz przeciwnych, że to plac, że to centrum miasta bardzo ładne, że tam matki z dziećmi, oczywiście, co jest nieprawda. Przypominam, dzisiaj jest za zimno, ale tutaj przede wszystkim alkoholicy przyjadą na tych ławkach. To
to, proszę pani, takie uzasadnienie było oficjalne. No więc to jest dowód na to, że ta metoda, że celem było tak jak gdyby od kuchni, od tylnym wejściem przeforsowanie tego. Gdyby środowiska Armii Krajowej o tym wiedziały, jestem przekonany, że nie wyraziłyby zgody na taką metodę. Na taką metodę. To nie jest metoda cywilizowana. Kiedy my w końcu się nauczymy, że żyjemy w państwie demokratycznym i w państwie, w którym obowiązują reguły, a nie argument siły. Siła argumentów, a nie argumenty siły. A tutaj to jest metoda siłowa, najkrócej mówiąc. Próba metody siłowej. Jak to się skończy, trudno powiedzieć, ale na pewno nie z korzyścią dla idei samorządności. Pan również podpisał się pod wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższej sesji Rady Miasta następującego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Proszę powiedzieć, czym pan się kierował? Znaczy, uważam, że w sprawie budowy pomnika w Lubartowie powinni się wypowiedzieć mieszkańcy naszego miasta. Powinny być zorganizowane konsultacje społeczne. Tym bardziej, że w obecnej kadencji została przyjęta stosowna uchwała o konsultacjach społecznych. Pomnik w Lubartowie w centrum, jeśli powstanie, to tylko będzie to jeden pomnik. Nie wyobrażam sobie, żeby w centrum miasta było tych pomników kilkanaście, bo i miejsca nie ma na to przecież. Natomiast pomnik, jeśli powstanie, to nie na rok, nie na 10 lat, to będą dziesiątki lat, a nawet może i setki. I tak uważam, że dla mieszkańców miasta jest to ważna sprawa i mieszkańcy powinni się w tej sprawie wypowiedzieć. O co w takich konsultacjach trzeba by zapytać? Gdzie ten pomnik ma być postawiony? Jaki to ma być pomnik? Czy ma honorować tylko jedną organizację walczącą, bardzo ważną organizację, która wniosła bardzo dużo i tutaj w rejonie Lubartowa i w historii jest to organizacja bardzo znacząca. Ale ja uważam, że powinny być uhonorowane, jeśli to ma być pomnik w centrum miasta, jeden, wszystkie organizacje walczące, wszyscy patrioci. Pomnik ten powinien być bardziej takiej natury ogólnej. Nie powinien honorować tylko jednej organizacji walczącej, bo wtedy zostanie społeczeństwo Lubartowa podzielone. To takie moje zdanie w tej kwestii. Czy pana zdaniem w Lubartowie przestrzegane są reguły, które powinny charakteryzować dobrze funkcjonujący samorząd? To znaczy uważam, że to jest bardzo ważna sprawa i w tej sprawie nie powinien podejmować decyzji tylko pan przewodniczący. A tak się stało, bo swoim krokiem zdecydował, że problem pomnika i stosowna uchwała stanie na Radzie. Uważam, że to powinno być przedyskutowane pomiędzy przewodniczącymi klubów poszczególnych, nie tylko w koalicji, ale również i w tej kwestii powinniśmy zapytać wszystkie kluby i wszystkich radnych. Powtórzę, to jest bardzo ważna kwestia w Lubartowie. I nie do końca według mnie tutaj to zostało właściwie przeprowadzone. Jak pan zatem ocenia działanie władzy w tym temacie? Od strony prawa, z tego co wiem, to jest wszystko właściwie, bo terminy zachowane. Ale uważam, że tutaj powinna się odbyć wcześniej dyskusja w Radzie. No i skoro wpłynął taki projekt uchwały, podpisany przez 11 radnych, to powinno to panu przewodniczącemu dać do myślenia, prawda? Że 11 radnych uważa, że sprawa pomnika powinna być rozwiązana w inny sposób niż to pomyślał pan przewodniczący. Swoje zdanie o tym, co już iskrzy, mają także mieszkańcy Lubartowa. W chwili obecnej to miejsca pracy są ważniejsze, mi się wydaje. Pomnik też by był potrzebny, no bo jakaś pamiątka powinna być. Na gospodarce, miejsca pracy, dbać o ludzi, nie politycznie bić się o to. Przecież tu był pomnik taki, co go zlikwidowali. Co były te daty jakichś wojen, tak? A teraz to chcą postawić jednej AK, tak? Tylko. No to jak to? A nikt nie walczył, jest tylko Armia Krajowa. A on tak plecie się tylko głupoty, no dziękuję. A jeszcze chciałam tylko zapytać, czy pana zdaniem ten pomnik jest tutaj potrzebny? Nie. Ławeczki mogą być ładne,
i jakiś, no cóż takiego, żeby mogli ludzie odpocząć. Co, przechodzi tu, a gdzie tu masz ławkę jako, żeby ja przechodził? W innym mieście to na takiej ulicy jest parę ławek, żeby idą sobie, a tu od Lubelskiej nie ma ani przy fontannie parę tylko, tak? No i już. O. Z tymi pomnikami to tak, a może im znowu coś dobije za rok czasu i znowu będą rozwalali. A pieniądze moim zdaniem pójdą w błoto. Pana zdaniem pomniki w Lubartowie są potrzebne? Nie są potrzebne. Raz jest te pieniądze przeznaczyć po prostu na pracę dla ludzi, żeby były miejsca pracy, żeby były stanowiska pracy, żeby ludzie nie chodzili o tam o porogach, widzi pani, i chlali, tylko po prostu zajęli się pracą i jeszcze raz pracą. Jeśli bym miała ja decydować, to jednak bym przeznaczyła na miejsca pracy. Tutaj to i tak, ja wiem, czy on jest tu potrzebny. Można by było zrobić jakiś skwerek taki dla po jednej stronie jest, dla emerytów, rencistów, oni tak bardzo lubią odpoczywać latem i to jedyne spotkanie niby z tyłu tam jest, ale tutaj tak większy ruch jest. Miasto się na miejscach pracy, pomnik swoją drogą powinni o tym mówić i kontynuować, a o miejscach pracy naprawdę powinni wziąć sobie to do serca i o ludzi zadbać, o mieszkańców Lubartowa, bo nie ma pracy, dla nikogo nie ma. Na miejsca pracy akurat u nas to tylko zostaną pieniądze wydane, a tych miejsc i tak nie będzie, więc pomnik też jest niepotrzebny, no ale przynajmniej wszyscy coś będziemy widzieli, tak? A tych miejsc pracy i tak nie będzie, więc wydawalanie w Polsce pieniążków było to niestety. Demokracja to system rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Obywatele sprawują rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli. W Lubartowie mieszkańców w Radzie Miasta reprezentują radni, a gwarantem naszej demokracji samorządowej jest statut. Obecna kadencja i styl sprawowania władzy muszą rodzić pytania. Czy ci, którzy powinni stać na straży demokracji samorządowej, zdali egzamin? Dla kanału S Magda Firlej. W sobotę 1 lutego w sali widowiskowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie odbyło się spotkanie z historykiem Leszkiem Żebrowskim. Tematem spotkania była historia komunizmu na ziemiach polskich. Inicjatorem spotkania był Jarosław Marczuk. W sobotę 1 lutego w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie odbył się wykład Historia komunizmu na ziemiach polskich. Poprowadził go Leszek Żebrowski, polski historyk, który jako pierwszy tak szczegółowo przeprowadził badania naukowe na temat konspiracji niepodległościowej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej i w czasach stalinowskiej bezpieki. Zajmuje się również badaniem roli i znaczenia narodowych sił zbrojnych. Autor wielu opracowań historycznych i książek ukazujących prawdziwą historię Polski. Przede wszystkim władzę w Polsce po 1944 roku objęli ludzie o mentalności zbrodniczej, czasami ludobójczej, mordercy, złodzieje. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Znając ich życiorysy, znając ich przeszłość, widzimy, jaka tragedia spotkała Polskę. Komunizm po 1944 roku w Polsce, bo o tym mówimy, był instytucją zbrodniczą. Nie można się doszukiwać elementów pozytywnych, typu, że wprowadzono powszechną oświatę. A gdzie w Europie nie wprowadzano powszechnej oświaty? Że komuniści doprowadzili do rozbudowy przemysłu. A gdzie w Europie nie rozbudowano przemysłu? Komunizm, czy socjalizm, jak to zamiennie nazywano, to jest taki szczególny ustrój, który z wielkim trudem i z sukcesami pokonuje trudności, które sam sobie stwarza. W jakim miejscu byłaby Polska w 1989 roku, gdyby nie ta prawie półwiekowa przerwa? Ile straciliśmy ludzi? Ile straciliśmy możliwości rozwoju. W wielu dziedzinach musieliśmy zaczynać od zera. Wiele strat jest nie do odrobienia. Jak pan ocenia okres komunizmu w Polsce? Jakie były jego pozytywne, jakie negatywne skutki? Skutki były tylko negatywne, dlatego że jeśli mówimy w ogóle o skutkach pozytywnych i jak ludzie, którzy nami rządzili przez tyle lat, zarówno wtedy, jak i do tej pory twierdzą, że to była epoka, która wniosła dużo dobrego dla Polski, czyli oświatę, rozwój gospodarczy. To jest nieprawda, bo bez tego też to byłoby, tylko byłoby wcześniej i byłoby lepiej. Polska w 1989 roku byłaby naprawdę w zupełnie innym miejscu, gdyby po 1944-1945 roku nie była okupowana. Natomiast te skutki tragiczne to przede wszystkim są potworne straty w ludziach. Zamordowano 100, może 100 kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wymordowano resztki polskiej inteligencji, resztkę rozpędzoną. Kilkaset tysięcy ludzi przewinęło się przez więzienia.
procesach stalinowskich, politycznych. Później te rodziny były w dalszym ciągu represjonowane. To byli ludzie drugiej, trzeciej kategorii. Nie można mówić, że to było dobre. Komunizm miał wiele wad, które przyczyniły się do jego upadku. Polskę za jego czasów dotknęła bieda. Wielu otarło się o głód. Ustrój ten cechował się ścisłą kontrolą nad społeczeństwem. Komuniści wprowadzili kartki na żywność, papierosy i wiele innych produktów. Wszędzie tam, gdzie padają ofiary, w dodatku w takiej wielkiej liczbie, nie ma postępu. To jest cofanie się do poprzednich epok, bardzo prymitywnych. I ludzie, którzy mają takie pomysły, to są zbrodniarze. Jak pan skomentuje fakt, że w Lubartowie mamy jeszcze nazwy ulic upamiętniające działaczy komunistycznych, m.in. Findera, Sawicką, Krasickiego? Czy tak powinno być? Tak być nie powinno. To niestety jeszcze jest w wielu miejscach kraju i tu przez analogię można porównać to, co się dzieje w tej chwili, nawet po tych 20 prawie 5 latach, z tym, co się stało po 1918 roku. Wtedy nie były potrzebne ustawy, szczególne jakieś przepisy. Ludzie sami usuwali ślady okupacji, ślady zaborów. Nie było z tym problemu. Po prostu z dnia na dzień przystąpili do czegoś, co było naturalne, do oczyszczenia Polski z tych znaków zewnętrznych, symboli okupacji. Jeśli do dzisiaj mamy pomniki, mamy nazwy, to znaczy, że jako społeczeństwo nie potrafiliśmy się z tym jeszcze uporać. Ale to wszystko jest przed nami i to się stanie. Tak po prostu być może. Musi. Nie może być bandyta, który jest, firmuje daną ulicę, plac, czy stoi jako pomnik do dzisiaj. I z fałszywym życiorysem, z fałszywymi często danymi personalnymi, bo to często się ludzie inaczej zupełnie nazywali. Przedtem mieli funkcję w UB albo nawet w NKWD wcześniej, a później byli PRL-owskimi bohaterami. To nie jest normalne. W dniu dzisiejszym w Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie z polskim historykiem Leszkiem Żebrowskim. Tak, bardzo ważne spotkanie, bardzo ciekawa lekcja historii. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w kanale S będzie również relacja i ludzie będą mieli okazję posłuchać tego, co mówił tutaj ten człowiek. No i ubolewam nad tym, że u nas w Lubartowie nie pamięta się o takich formacjach jak właśnie Narodowe Siły Zbrojne, że zapomina się o tym, że hołubieni są komuniści, że są hołubione są komunistyczne ulice, a zapominamy z drugiej strony o tych, którzy przelewali krew za nasze życie. Przykre to jest, ale taki jest fakt. Nie poradziły sobie 20 lat niepodległej Polski, nie poradziło sobie z 4 ulicami w Lubartowie i to jest niesamowicie przygnębiające. Zbudowane są pomniki i na tych pomnikach też zapomina się o pewnej części, ważnej części grona niepodległościowego Narodowych Sił Zbrojnych. I przykre to jest, że tak się toczy to w Lubartowie niestety. Na dłuższą relację z wykładu Historia komunizmu na ziemiach polskich zapraszamy do programu Raport. Natomiast na rozmowę z polskim historykiem Leszkiem Żebrowskim do programu Rozmowa Tygodnia. My już wiemy, kto ma haka na raka, a Państwo? 4 lutego przed południem młodzież z RCSZ przeszła przez ulice miasta, głosząc ideę propagującą profilaktykę ochrony przed rakiem. Ma być głośno, ma być tłumnie i ma być hucznie. Młodzież z RCSZ-u wychodzi teraz na ulice miasta po to, żeby propagować hasło mam haka na raka. Mianowicie chodzi tutaj o to, by zachęcić wszystkich do badań profilaktycznych, mających na celu wczesne wykrycie raka, choroby, która może zabić. W marszu weźmie udział ponad 60 osób. Są ulotki, są bębny, ma być głośno, po to, żeby młodzież została zauważona, a lubartowianie uświadomieni. Dzisiaj chcemy zaprosić lubartowian do tego, aby się po prostu badali, sprawdzali swój organizm, czy nie jest zarażony komórkami rakowymi. Dzisiaj akurat promujemy właśnie profilaktykę raka chłoniaka. W związku z tym zebraliśmy około 60 osób, idziemy na miasto, mamy ulotki, mamy bębny, mamy tubę. Chcemy po prostu naszych mieszkańców zachęcić do tego, żeby tłumnie poszli, przebadali się, bo wiadomo, jeżeli wcześniej ta choroba zostanie wykryta, jest szansa na totalne wyleczenie. Zapraszamy do badań profilaktycznych! Zapraszamy do badań profilaktycznych! Mamy haka na raka! Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej wspiera walkę z rakiem! To jest akcja Mam haka na raka. Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem postanowiliśmy wyjść do centrum Lubartowa, żeby zorganizować marsz. W ciągu tego marszu mamy zachęcić społeczność lokalną do badań profilaktycznych.
Jak widać, atmosfera jest bardzo przyjazna. Staramy się jak największą ilość zachęcić osób. No i stoimy, robimy jak największy hałas. Mamy nadzieję, że przyciągniemy tym jak największą liczbę osób. Pani wypełniła deklarację, chce się pani przebadać. Czy obawia się pani tej choroby? I czy inicjatywa pani zdaniem ta tutaj, żeby edukować społeczeństwo, jest słuszna? Znaczy bardzo mądra, ale ja i tak sobie robię cytologię, różne badania pod kątem tym. Także... Tak, jednak dostała pani szansę, może się pani przebadać w Lubelskim Centrum Onkologii. Zbadać, czy przypadkiem nie grozi pani ta choroba. Skorzysta pani z tej szansy? No trudno mi tak się angażować od razu, ale pewnie tak. Czy inicjatywa pani zdaniem jest słuszna? Bardzo. Tyle ludzi umiera, że warto się badać. Wtorek samo południe, nie da się jej nie zauważyć albo nie usłyszeć, a mowa jest właśnie o młodzieży, młodzieży z RCSZ-u, która idzie przez miasto i propaguje głośno hasło Mam haka na raka. Chodzi tutaj o walkę z nowotworem. Chodzi też o to, żeby uświadomić lubartowian, że z tą chorobą można walczyć. Młodzież właśnie teraz idzie, rozdaje ulotki i głosi hasła, które pomagają w walce z tą chorobą. Dla kanału S Magda Małek. Półkolonie w PMDK to odpowiedź na dziecięcą nudę w okresie ferii. Tegoroczne półkolonie trwały od 27 do 31 stycznia. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych, plastycznych, tanecznych, rytmicznych, muzycznych i teatralnych. Finałem akcji Zima był bal karnawałowy. W tegorocznych półkoloniach w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie udział wzięła duża grupa dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Jak co roku na dzieci czekało wiele atrakcji. Właśnie dzisiaj kończymy naszą akcję letnią półkolonie Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Bartowie. Jak widać, w przygotowaniu jest wielki bal karnawałowy, na który dzieci musiały się odpowiednio przebrać, ale to jeszcze nie wszystko, bo przez cały tydzień mieliśmy dużo różnych ciekawych wydarzeń za sobą. Byliśmy na dwóch wycieczkach, byliśmy na komendzie policji w Lubartowie, gdzie dzieci mogły nawet zajrzeć do celi i zobaczyć, jak mieszkają poważni przestępcy. Dowiedziały się, jak bezpiecznie się zachowywać, tak żeby nigdy nie być w tej celi, ale też, żeby nic nam złego nigdy się nie stało. Byliśmy również w stajni Stanka, która nas pięknie ugościła. Dzieci mogły karmić konie, każde z nich mogło usiąść na koniu, dowiedziały się, jak konia czyścić. Oprócz tego zrealizowaliśmy warsztaty artystyczne, warsztaty taneczne, rytmiczne, wokalne i teatralne, których efekt widzieliśmy przed chwilą w postaci spektaklu wykonanego w technice teatru i cienia, który właśnie grupa samodzielnie wykonała lalki, wykonała swoje zwierzątka i samodzielnie zagrała w tym spektaklu. Jak widać, humory dopisują wszystkim. Dzieci już bardzo się niecierpiło przed balem karnawałowym, a zatem chyba muszą już zacząć. Finałem akcji Zima był bal karnawałowy, na który dzieci samodzielnie przygotowały wystrój sali. Na koniec mogliśmy obejrzeć program artystyczny o tematyce zoologicznej przygotowany przez uczestników półkolonii. Bo gdy badam, nic nie gadam i co trzeba zjeść, to zjadam. Po czym wrona, jak to ona, poszła sobie obrażona. Na bal karnawałowy w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury zapraszamy do programu Raport. A w dalszej części informacji. Trudny tydzień dla strażaków, basen także w niedzielę. Kłopotliwa zima. Tak wysoko śniegu jest, o tak wysoko. Rozliczanie w sieci. Konkurs z języka niemieckiego. Auta w zaspach, pożary i wypadki drogowe. Tak wyglądał tydzień pracy lubartowskich strażaków, jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. W okresie od dnia 27 stycznia do 2 lutego 2014 roku na terenie chronionym przez komendę miało miejsce 15 zdarzeń, w tym 5 pożarów oraz 10 miejscowych zagrożeń. 27 stycznia do stanowiska kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Przytoczno, gmina Jeziorzany. Na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową doszło do zderzenia dwóch samochodów
osobowych. Samochodami podróżowały 4 osoby, 2 z nich odniosły lekkie obrażenia. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów oraz odcięciu dopływu gazu w obydwu pojazdach. W działaniach trwających 2 godziny udział brały 2 zastępy z JRG Lubartów, zastęp OSP Przytoczno oraz OSP Jeziorzany. 31 stycznia lubartowscy strażacy przyjęli zgłoszenie o pożarze w miejscowości Wielkiej, gmina Abramów. Palił się tam parterowy budynek mieszkalny. Pożar stwarzał zagrożenie dla drugiego budynku mieszkalnego, który był bezpośrednio przyległy do obiektu objętego pożarem. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej oraz podaniu wody z 2 linii gaśniczych do wnętrz mieszkania. Po ugaszeniu pożaru oddymiono pomieszczenia oraz usunięto tlące się elementy na zewnątrz. W działaniach udział brał jeden zastęp z JRG Lubartów oraz zastępy OSP Abramów, Michów, Samoklęski, Wielkie oraz Syry. Mamy dobrą wiadomość dla miłośników pływania. Otóż od 2 lutego basen w Lubartowie czynny będzie przez kolejne 2 miesiące, również w niedzielę. To dobra wiadomość dla tych, którzy na tygodniu nie mają możliwości popływać, bowiem basen czynny jest także w niedzielę, co daje możliwość korzystania z niego 7 dni w tygodniu. To doskonała propozycja dla tych, którzy nie mają pomysłu, jak spędzić niedzielne popołudnie, na przykład ze swoją rodziną. Zabawy w wodzie to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale także mile spędzone chwile. Chętni bilety mogą kupować w godzinach od 15.15 do 16, od 16.05 do 16.50 i 16.55 do 17.40. Od godziny 17.45 do godziny 19.20 odbywać się będzie kurs dla młodszego ratownika zorganizowany przez lubelski WOPR przy wsparciu klubu pływackiego Orka i MOSIR. Od września 2013 roku zwiększona została dostępność korzystania z basenu. Do czerwca były to 3 godziny stałe, od września jest ich 5. Są także jeszcze pojedyncze godziny przedpołudniowe w różnych dniach tygodnia. W piątek i w sobotę istnieje możliwość skorzystania z basenu już od godziny 16.55 do godziny 19.20. Dla tych, którzy lubią się porządnie spocić, proponujemy saunę w środę, piątki i sobotę. W godzinach wejść na basen na bilety. O tym, że zima dała się porządnie we znaki, wie każdy z nas. Niektóre rejony naszego województwa zasypało do tego stopnia, że miejscowości odcięte zostały od świata. U nas w powiecie, mimo dużej ilości śniegu, aż tak źle nie było. Mimo iż zima na dobre trwa od niedawno, to już większość mieszkańców ma jej dosyć. Zamarznięte samochody, śliskie drogi i wszechogarniający ziąb. Na szczęście mróz nie trzyma nas tak długo. Meteorolodzy zapowiadają odwilż. Mimo iż sytuacja w powiecie jest dobra, znalazła się osoba, która twierdzi, że są miejsca odcięte od świata. W powiecie lubartowskim jako takich zasp nie ma. Jakiś śnieżyc, jest pogoda wręcz chyba na plusie, bo jest słoneczko, jest cieplutko. Ale mamy tutaj pana, który poskarżył się nam, że jednak zdarzają się drogi nieprzejezdne. Proszę powiedzieć, gdzie pan mieszka i gdzie te drogi są faktycznie nieprzyjemne? Zagrodą Kuwieckie na gruntach za Wieprzem. Nazywam się Zabielski Marian. Proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest u pana na wsi? No, katastrofalna. Ale drogi są nieprzejezdne? Nieprzejezdne, tak wysoko śniegu jest, o tak wysoko. To są takie wzgóreczki, gdzie można przejść i tam no, po kolana jest, a jest tak, że z głową jest wysoko. Także no, żyjemy, jak za króla Sasa. A proszę mi powiedzieć, czy te tereny, tam gdzie pan mieszka, były w ogóle odśnieżone? Nigdy. Do naszej stacji wpłynęło pismo, w którym Lubelski Urząd Wojewódzki w razie problemów związanych z pogodą służy pomocą. W piśmie czytamy. Służby wojewody lubelskiego stale monitorują sytuację na terenach, gdzie występują utrudnienia w dojeździe do miejscowości w bezpośrednim kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz wójtami. Sygnały od mieszkańców zgłaszane na numery 81 74 24 354 lub 81 74 24 388 oraz bezpłatny 987 są przekazywane do służb drogowych, które niezwłocznie na nie reagują. Ciężki sprzęt pracuje w trybie ciągłym od kilku dni, to jest od kiedy wystąpiły szczególnie trudne warunki atmosferyczne, w tym porwisty wiatr, zawiewający śnieg na drogi. Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna są w stałej gotowości do udzielania niezbędnej pomocy. Jeśli zatem pogoda znów nas zaskoczy, a drogi staną się nieprzejezdne, możemy śmiało monitorować na numery podane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. I od razu jest bezpieczniej. Jednym z najbardziej kłopotliwych powinności podatnika w roku jest składanie zeznania podatkowego. Coraz bardziej popularne jest składanie PIT-u przez internet. Urząd Skarbowy zachęca także pracodawców, by złożyli informacje o dochodach właśnie tą metodą. Taki sposób rozliczenia jest szczególnie korzystny w przypadku instytucji i firm zatrudniających dużą liczbę pracowników. Pracodawcy, którzy zdecydują się na składanie dokumentów drogą elektroniczną, muszą posiadać podpis kwalifikowany oraz wcześniej złożyć do Urzędu Skarbowego w wersji papierowej formularz UPL1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przekazanie dokumentów drogą internetową jest możliwe na kilka sposobów. Poprzez formularz interaktywny, poprzez aplikację e-deklaracje,
bezpośrednio z programu finansowo-księgowego. Formularz interaktywny, jak i aplikacja eDeskop dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.edeklaracje.gov.pl. Trzecia metoda dostępna jest dla płatników, których oprogramowanie księgowe posiada odpowiednią funkcjonalność. Jest to najbardziej wygodna opcja, bowiem umożliwia grupową wysyłkę dokumentów oraz grupowe pobranie urzędowego poświadczenia odbioru. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Lubartowie wzięli udział w 12. edycji ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego Deutschfreund. Dwie uczennice lubartowskiego Chopina mogą pochwalić się sukcesem osiągniętym w konkursie. Karolina Denka z klasy 1 F zajęła 5. miejsce w województwie lubelskim, natomiast Joanna Komsta z klasy 2 C 18. Uczennice do konkursu przygotowała nauczycielka języka niemieckiego pani Joanna Mazurek. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględniał wymagania określone obowiązującymi programami nauczania z poszerzeniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Zachmurzeniem umiarkowanym powita nas piątek 7 lutego. Termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1010 hektopaskali. Pochmurne niebo i deszcz ze śniegiem, taka aura czeka nas w sobotę 8 lutego. Barometr wskaże 1010 hektopaskali. Temperatura osiągnie wartość 4 stopni Celsjusza. Niedziela powita nas opadami deszczu. Niebo pozostanie pochmurne. Termometry pokażą 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1002 hektopaskali. Słabych opadów śniegu i pochmurnego nieba możemy spodziewać się w poniedziałek 10 lutego. Ciśnienie wzrośnie do 1009 hektopaskali. Temperatura natomiast osiągnie wartość 4 stopni Celsjusza. Pochmurne niebo i opady deszczu ze śniegiem utrzymają się również we wtorek 11 lutego. Termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza, ciśnienie spadnie i osiągnie wartość 1001 hektopaskali. Środa, pochmurne niebo i deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie wartość 5 stopni Celsjusza, ciśnienie pozostanie bez zmian. Zachmurzeniem umiarkowanym powita nas czwartek 13 lutego. Na termometrach zobaczymy 6 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wzrośnie i osiągnie wartość 1004 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanals.pl lub pod numerem telefonu 605-331-126. Serdecznie zapraszam również na naszą stronę internetową www.kanals.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie nasze materiały. W następnym wydaniu spotka się z Państwem Magdalena Firlej, a ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.